Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, jak zawsze jest ze mną JJ. Cześć! Witamy w kolejnym odcinku No Jam Rush. Dzisiejszy odcineczek napowiada się naprawdę ciekawie, ponieważ otworzymy sobie zaległego Epic Chesta z tamtego tygodnia. Dodatkowo mamy do otwarcia Challenge Chesta za 9 winów, czyli jest szansa na legendę. No i Clan Chesta. Teraz poleci intro, macie czas, żeby stawić łapeczkę w górę i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. To co, zaczynamy od przeglądu Waszych fanartów. Pierwszy fanart został nadesłany przez kogo? Przez Adriana Pyrkę. Adriana Pyrkę. Jest to fanart Clash Royale, ty, farbkami malowane. VS... Dajcie suba i lajka. Jest Clash Royale King, połączenie Clash Royale'a z Last Day'em. Bardzo fajnie. Na bunkrze alfa widzę napisane Adrian Pyrek, podpisane, czyli autorskie. Przede wszystkim autorskie. No ładne takie, bardzo staranne. Ja daję dychę. Ja daję 9. Ja daję dychę, ponieważ Last Day i Clash Royale połączenie. Pierwszy raz ktoś na takie coś wpadł na jednej pracy. Bardzo fajne, gratuluję pomysłu. Lecimy dalej. Kolejny fanart został nadesłany przez... Nitrox. Ice Spirit. No taki... Mazakiem, kredkami, świecówka wypełniona. No Ice Spirit. Takie ma ząbki na dole śmieszne. No tak. Taki odbijany, fan. Odbijany taki. Szósteczka, nie więcej. Lecimy dalej. Kolejny fanart. Od kogo? Eltar. O, Ice Wizard. Tutaj już troszeczkę lepiej. Ale ładny kolor w ogóle. Taki ten niebieski, nie? Identyczny jak w Clash Royale'u. Ten niebieski taki, kurczę... Żywy. Ice Wizard zamrożony, żywy. Bardzo ładny. Ja daję 8. Ja też mogę dać 8. Bo to chyba jest jeszcze dodatkowo długopisem włosy na niebiesko, tak? Długopisem? No chyba. Gudopisem. Gudopisem. Dobra, stary. Bardzo fajny fanart. Dawno nie było chyba Ice Wizarda, co nie? Rysowanego. Dawno nie było. Okej, kolejny fanart. Od kogo? Od Lidii. Lidia. King Tower. Od młodszego 200, widza. 200 HP. Jaki Hog Rider tutaj. Na świni. No. I to jest Pekka, wygląda jak Buka. Fireball leci nawet, zobacz nade mną. A i jest tam jedna sekunda do końca walki, tak? Tak, jedna sekunda do końca walki. King Tower, 200 HP. A i takie combo wjeżdża, a on płacze, a aha, King płacze, o to i to. Balon, Pekka, Hog Rider i Fireball. No dobra, spoko, nie? Biorąc pod uwagę to, że to młodszy jakiś widz, no to ósemeczkę mogę dać. Za pomysł. Ja daję 7. Okej, lecimy dalej. Fanart numer 5. Zefo. Dart Goblinek, to taki wystraszony. Dart Goblin? A czemu rurki nie przyłożył do twarzy? Ale wystaje tam, za czym on? Za kamienią chodzi. Taka malutka, ale to chyba jest, wiesz co, bardziej takie autorskie. Nie było odbijane, tylko tak patrzał i sam rysował, wiesz co chodzi? Chowa się, no. Jest... Ta maska w 3D, bo widać, widzisz, dół maski nawet, nie? Pod kątem. To spoko. Tutaj, zobacz jak jest ładnie to pokolorowane, nie? Nigdzie białego nawet nie widać. Ja mogę dać 8 nawet. Ładnie, tak starannie. 7. Szósty fanart. Od kogo? Od Goldboya. Goldboya. Executoner. Zostaw suba i lajka dla JJ i Farela. Dokładnie. Jak napisałeś Farela? Dobrze, od przez razu 2L. Jeden punkt więcej. Zobacz jak kredki wystają, ledwo co. Jeszcze gumka. I gumka, no spoko. Śmiesznie, no. Mazakiem na czarno. Trochę ten mazak nie pasuje, nie? Ale spoko. 7. 7 też mogę dać. Szczęśliwą siódemeczkę. Lecimy dalej. Siódmy fanart. Mikołaj Lemańczyk. Mikołaju. Braj, jaki śmieszny. 8... Aha, Lemon, bo Lemańczyk. Czekaj. Jakie mazaki fajne. No spoko, kolor niebieski ładny. W ogóle jaki on jest taki... No spoko, taki mazakiem tylko. No ja mogę dać 6. Ja też 6. Okej, ósmy fanart. To jest Odwicia. Odwicia. Hog Rider. Widać gumką na mazał. Śmience. No to jest spoko taki, zostaw łapkę w górze. Jakie ma uszy w ogóle. Jest, łapka w górze i emotka. Ale jest wściekły. No kurczę, spoko. Też mogę dać 6. Też 6 daję. Okej. 9 fanart, uwaga. Ostatni. Od Szymona Czecha. 9 fanart i ostatni od Szymona Czecha. Log. Morek, zostawcie suba i łapę. No ładny fajnie. Log. Taki kurczę, wiesz co?
realistyczny, że tak powiem. Taki inny, taki... Inny, troszeczkę kwadratowy, kwadratowy, no trochę spoko. Niekształtny, fajny. Tylko te napisy trochę psują całość. Ale... Troszeczkę, nie? 8. I łapę. Zostawcie suba i łapę. I łapę. Lapę. Lapę. Bo nie chciało, bo nie chciało mu się altu wciskać. Dlatego napisał lapę. Dobra, stary, ja daję 8. Też daję 8, dzisiaj jesteśmy zgodni. Dobra, to by było na tyle z waszych fanartów. To teraz przechodzimy do openingu skrzynek. Justa, czyń swoją powinność i oczywiście otwieraj. Na rozgrzewkę. Goldenik. Goldeny. Knighty. O, rzadka karta, spoko. Zawsze następny coś. Zapspad, fajnie. Walkiria, kolejna rzadka, spoko. Może epic będzie jakiś teraz. Bacy. No tutaj, trzy muszkieterki. No tak, tak gorzej. Co, epic chest zaczynamy, co? Chyba crown chest to najpierw. A, crown chest, oczywiście, że tak, crown chest, bym zapomniał. Co my tu mamy? Gold. Gems. Goblinki. Barbariansi. Elitarne barbariansy. O, 32, super. I? Był na 9. Flying machine. Flying machine. No niech będzie. Dobra, teraz w questach, tak? W questach epika, mhm. I zobaczymy, jaka kolejna będzie skrzynka. Okay. Dawaj. Cyk. Hunter odblokowany! O, piąteczka, super. Czyli dzisiaj będziemy może grali Hunterem. Poprosimy chyba o niego nawet. Price. 5 razy, wow. Poison. Poison. I... Klon. Ten klon nas prześladuje, patrz ile my mamy klonów. No, klonów troszeczkę mamy z epików. No, trudno. Dobra, jaka kolejna skrzynka? Kolejna skrzynka? No, super skrzynka. Collect, reward. Ale mamy silver chesta do otwarcia. No, gold. Fantastycznie. Jej, jeden giant i 10 szkieletów, super. Collect, może już teraz otworzymy tego golda. Chyba no, tak. Na pewno. I flying machine. Ciekawe co z punktami. Przejdę na następną skrzynkę? Dawaj. I goblin gang. Knight, flying machine. No okej. Okay. Znowu. Jest lightning chest! O, to jest to, to jest to. Fajnego. Donate 4 rare cards. No dobra, to zaraz damy komuś w planie jedną rzadką i wykonamy. Zobacz. Dobra, odpalamy chyba clan chest, co? Weź donate w kartę, czy jest rzadka jakaś? Chyba nie ma. Dobra, nie ma. Są, no. Otwieramy clan chesta. Może być legenda. W końcu by się przydało, jakaś trzecia, nie? 1620 golda. Giant? Giant. Bomber Tower. Valkyria. Co to za dropy? Nie wiem. O! Balon! Fajnie. Jej. A, Hog Rider. I? Nie ma legendy. Ja myślałem, że już ona tak się zaświeciła. No, tak. No, no, tak. Przez sekundkę. Taka iskierka była. Barbariansi. 240. Ale teraz bardzo dużo ludzi gra tymi barbariansami. No nie są, to nie jest ogólnie zła karta, tylko troszeczkę kosztuje tak naprawdę. Taki średniawy ten klan czas. Dobra, lecimy dalej. Otwieramy skrzynkę za winy. Jedziemy. 10 tysięcy golda. Collect. Kupa hajsu. Jesteśmy bogaci normalnie. Kupa hajsu. Nice. Uwaga, co tam mamy? Dodatkowo jeszcze mamy wykupionego bossa, wiesz o tym, nie? Za winy, nie? Że jak wygrasz, to dostajesz 300 golda. Polecam to, bo to jest fajne. 3K dziennie można wydropić. Royal Giant. Giant i... Dobra, otwieraj to. Spear goblinki. Takie skrzynki, tak się zapowiadało. Ten klon i poison to jest po prostu masakra. No, niech sobie sami go wypiją i się sklonują. Dobra, to co? Epic Sunday. Poproś chyba o Huntera. Poprosić o Huntera, żebyśmy poproś o Huntera. Klik, request. I request. No i mam nadzieję, że zaraz ta karta przyjdzie. To co? My ustalamy jakiegoś deczka z Hunterem. No i za chwileczkę się widzimy. Deki, które dzisiaj przygotowaliśmy, wyglądają następująco. Jest w nim Giant, Hunter, Gwarcy, Mega Minion, Zap, Poison, Ice Spirit, no i Dark Prince. Za to drugi deck troszeczkę się zmienił. Zamiast Poisona wstawiliśmy Tombstone'a i zamiast Dark Prince'a wstawiliśmy sobie tutaj zwykłego Prince'a. Mamy go na poziomie trzecim, czyli też nie jest wcale taką słabą kartą. To co, może zaczniemy od ulepszania. Ice Spirity pierwsze. Upgrade. Jeszcze nie używaliśmy Ice Spirita, nie? Jeszcze nie. Jeszcze raz. Fajna karta, taka do skipnięcia czasem, żeby sobie inne karty odblokować, no i też... No i dzięki temu jest też tani deck. Właśnie. Koszt deku nam się obniżył o parę oczek, że tak powiem. 400, dawaj jeszcze raz, no. Bo chcieliśmy jakieś strzałki dorzucić, ale mówię, a dajmy Ice Spirita, ulepszmy go, dawaj go do góry jeszcze.
bo on też w sumie na Skeleton Army jak se wskoczy, to też jakiś tam damage zada, co nie? Za 2000 też ulepszamy? Tak, damy Ice Spiritowi jeszcze. Nie będziemy mu żałować, niech rośnie. Dałem, no właśnie, niech sobie Ice Spiritik rośnie. Okej, okay, no i teraz Huntera. Hunter musi być. Tak jest, poziom drugi. I wiesz co? Zapomnieliśmy otworzyć Epic karty w sklepie. Pokaż co tam mamy w ogóle. Bo o tym zawsze zapominamy. Gdzie jest ta karta epicka? Super. Tutaj. Klikaj. Free. Uwaga. Ja po prostu nie wierzę. Ja też po prostu nie wierzę w te albo poisony. Albo klon, albo poison. No, zarąbiste epiki. Co? Kupujemy barbarzyńców. Barbarianców, no na pewno. Barbarzyńcy są. Spirgoblinki nie ma sensu 30 nie. kupić. Nie, nie, nie. To nie jest karta warta tych pieniędzy. Okej, okay, co tam mamy jeszcze do ulepszenia? Poison. Pokaż za ile? Nie, na nie. pewno go nie ulepszamy. To co, zaczynamy. Ja pierwszy, może tym deckiem z Dark Prince'em i Poisonem. Dobra. Rura. Jean. Lysio Pro? Jean Lysio Pro, dobra. Dziewiąty poziom oczywiście wyższy od naszego, ponieważ to jest już standard. Ice Spirit. Nie masz zapał na razie. Hunter. Ale on się długo kastuje, ten Hunter. Kurde. Niech sobie rzuca, ja to odpuszczam. O! Jednak zap, jednak zap. My bad. Aha, Prince'a ma. Też ma Prince'a, no. Ale, ale ten sobie. Hunter już zdech. No bo on jest jeszcze na niskim levelu. Już nie ma co od niego ale oczekiwać ci powiem, za że dużo. Kombo złe nie wchodzi. Jeszcze damy na to poison. Kurde, a czym będziesz teraz zatrzymywał Inferno? Guardcy mam. Mogłem chwycić w sumie tym poisonem. Patrz, Inferno nie może go dogonić. Tak leci sobie. O, dziewiątego Hogridera puścił. Dobra, musimy dać Dark Prince'a. Dark Prince'a i Guardcy. I Guardcy. Na Inferno Dragona jak najbardziej spoko wszystkie karty, które są, które posiadają tarcze. Zobacz, w sumie Guardcy i Dark Prince posiadają tarcze, nie? I co on tym Inferno Dragonem zrobił? Ten Dark Prince dojdzie? Dojdzie. I jeszcze ten Guardcik tak za nim biegnie, żeby... Ta, powoli. Okej. Okay. Ci powiem, źle to nie wychodzi. Źle to na razie nie wychodzi. Poczekajmy na eliksir. Giant. Giantcik. Mega Minion chyba co? Tam na... Chyba damy Huntera. Niech się popisze. Boom. Boom. O, zginął. Prince. Boom. Jeszcze raz, Hunter. Ach. No, niepotrzebne te guardcy no z mojej strony. Kurczę, no bez sensu. Teraz poleci... Aha, Inferno Dragonem. Chce mnie zraszować, za King Towera go wystawia. No dobra. Wariacie. Minutka do końca. Prince. Tutaj Prince. Tutaj chyba Poison bym dała. Zap z Ice Spiritem. Mega Minion. Hunter. Dawaj Hunter, bito! Boom! Jezu, ale on jest wolny. A ten Prince'ik sobie fajnie dożył. Ale gość jak fajnie sklonował, nie wiem czy zwróciłaś uwagę. No nie zdążył. Nic nie sklonował. Giant! Nie, damy Prince'a, wiesz? Prince'a? Znaczy, tu Prince'a, przepraszam, guardcy. Ale timing, ale timing! Jezu, myślałam, że nie zdążysz z tym zabrać za wcześnie. Ależ robisz. Timing. Trzy osoby nas oglądają, pozdrawiamy. Niedobrze, spieprzyłem. Parel spieprzył. Dasz radę, uspokój się. No. Stój! Tego już nie obronisz, ale skup się na tamtej wieży. Także tamto będzie na easy. Nie wiem, czy idziemy na trzy, nie? Aha, Sparkiego ma. Dobra, teraz na twoim miejscu po prostu z strony. Giantem combo, nie? Tylko szybko. Giant combo. Stryk. Stryk. Hunter. On ma klon, baryłkę, nie? Poison. Tutaj tego Sparkiego w ogóle się nie boję. No ale bój się tego Gridera. Dobra. Pa, Ice Spirit się zagubił, nie wiedział co mu zrobić. Dobra, easy. Easy peasy. Dawaj Giant od środka. I Giant od środka szybko, powinno to wejść. To powinno wejść, wiecie? Uważaj, bo zaraz pewnie będzie rzucał baryłki. Dobra, czekamy, leci no. baryłka. Jest. Pa, klon. Woo! Nice. Jest. Piąteczka. Piątka. Ci powiem, że przez chwilę miałem ciepło. Po tym moim błędzie. Co zrobiło? Po tym błędzie z. Z czym? Ten pierwszy błąd, co był. Aha, z Hogriderem ten błąd. Dobra. To co? Powiem ci,
Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Teraz ja testuję. Powoli, drugi. Technicznie, Justa testuje drugi deczek. No to teraz Justa, trzymajcie kciuki za Justę. Joker, 9 poziom. Kampa VIP. Rusek, jakiś rusek. Chyba Tombstone, co na początku? Hogrider Air Spirit, dobra. No okej, okay. Udało się. Udało się ten Ice Spirit użyć Tombstone i po prostu... A, wyrzucaj Spirita też. Nie sfryzowało nam Gwarców. Okej, patrz, Gwarcy jaką robotę teraz robią. Pyk, pyk. Na 9 Knighta ma. Dosyć wysoko. Okej. I chyba musisz dać sprawę Huntera. Dobrze. I Tombstone'a z prawej. Nie. Nie trzeba. Dobra, nie trzeba niestety. Na szczęście nie trzeba. Dobra. I... nie. Nic. Nic. Zapa trzymasz. Dobrze. Dobrze, nic nie daliśmy. I teraz Ice Spirit. Okej. No i ładne combo w miarę wchodzi. Ice Spirit dochodzi. Cyk. Mega Minion pushuje. No i ładnie nam to wyszło. Dawaj, 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 dawaj. Mega Minion. Rozpędź się, rozpędź się. Raz. Dwa. Pięknie. No i super. Na razie wygrywamy. Tombstone, nie za wysoko? Nie za wysoko trochę? Chyba za wysoko. Chyba tak troszeczkę jedną kratkę. No i właśnie, Hogrider przechodzi. I nam puszuje wieżę. Okej, okay. Giant na most, super. I wychodzimy znowu z combo. I daj do tego właśnie Huntera, ponieważ on da teraz Skeleton Army pewnie da. Ice Spirita... nie, Zapa. Aha, peka. Ale pękła ta peka. Bo Hunter ma duży damage, jak jest blisko przeciwnika. Tak? Tak. Zanim mu się te naboje rozproszą, no to one są tutaj skupione blisko. Dlatego Price'a? On taki... tak, Price i Guards. I Zap z prawej. Ice albo Ice. Zap, zap, zap z prawej, z prawej. Woo! Jej! Dobra, zdążył. Idealny timing. I Tombstone, na spokojnie. Na spokojnie. On ma chyba Mirora, co? Chyba ma Mirora, dokładnie. I znowu robimy Mega Minion, Giant. Huntera daj blisko Hoga. Albo okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz Giantem zdążysz na most? Sprawdź. Dawaj, dawaj, dawaj. Krzywo troszeczkę rzucone. I teraz trzymaj Zapa, pójdzie z Karmi. Nie wiem, przeciwko. Inferno. Dobra, zap, zap, zap. Czekaj. Ajajajajajajajaj. Uderzy? Uderz. Nie! Nie uderzył. Co ja mam teraz robić? Bronić się. Tombstone, dobrze, dobrze. Ice Spirit, Ice Spirit. Okej, okay, Gwarcy. I Zapa trzymaj tylko na towerze. Już rzuć w tower, Zapem. Dobra, Zap! Ej, tutaj... nie! Zostaw to! Wow! Tombstone szybko, bo Hog idzie. Tu, one! Jej! Ale zadymka była, Jezu, wariaty. Gorąco mi. Ale była zadymka. Powiem wam, że no fajna, fajna rozgryweczka. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że zamiast Ice Spirita bym coś zmieniła. Dałabym coś innego. Miniony może. Ale tu musi o to chodzić, żeby ten deck był w miarę szybki i lekki. No ale miniony by za dużo też nie podwyższyły tego eliksiru. No, albo Batsy. No albo Batsy. To czekaj, miniony mają 3, to możemy ustawić. No ile 3-3 deck? Będzie 3-5. No to co, próbujemy jeszcze raz. Tym no. razem może ja zagram. Lecimy. I... w sumie, a Goblin Gang też 3 kosztuje. No, można tam sobie próbować różnymi kartami. Dobrze ci powiedziała. Najcik. A my na to. Super 5-1. A my na to łysego. Rudy łysy to jest, widzisz? Rudy łysy. Woody łysy. Woody łysy. Aha. Orszerki. To damy Gwarcy. W sumie jest Mega Minion, nie? Do latających? No jest Mega Minion, no. O kurcze. No i jeszcze Skarmi. I Skarmi. Ale dojdzie Giant Dosh. Raz, chociaż uderzył. Dwa! Patrz, Gwarcik jak se wyczyścił. Podhaczał. Delikatnie. Podhaczał. Co? Tego Wizarda trzeba z rozpędu, nie? Na łeb walić. No albo go jeszcze zatrzymać Giantem. Okej. Okay. Idealnie. Idealnie, no. Idealnie to wyszło. Ideolo. Czy poleci teraz Skarmi? Czy poleci teraz Skarmi? O to jest pytanie. Nie poleci chyba, bo lecą moje miniony. Jest fireballem gaszone. Bo bitch. Szkieletonki jak się.
Tak. Dobiją to? A ty. Nie, nie dobił. Kurczę, czy wiesz, że na mnie ruszył? No widzisz. Czyli minione są lepsze. Ogólnie Giant, Minion, fajne combo. Dobra. I co? I nic. Czekamy na eliksir. Ciekawe, czy gościu się podda. To ja wyjdę może tak, patrz. Hunterem. Później damy sobie na most Giantcika. No. Ale ma Inferno Dragona. Zrobimy tak. Giant Guardcy. Żeby tego Inferno Dragona... zatrzymać, ale jeszcze ma łyczkę. Ma jeszcze łyczkę. I ona jest mega OP. Normalnie na Guardcy. Hunter, ty tam strzelasz, czy się zastanawiasz? Właśnie on jest taki trochę... zlagowany. Się pozastanawiać chciał, gościu. Dobra. Price niech zabije tą łyczkę. Tutaj miniony. Uważaj. Damy radę. Teraz Hunter, pokaż skilla, wariacie. Tutaj Guardcy. Co się tu dzieje? Na easy. Easy. No. Na easy, just. Nie takie rzeczy się robiło w Massachusetts. Zobacz, cyk, tutaj normalnie, zap. Tutaj, tombstone defensywny i odkupujemy zapa. Patrz, ale głupek, skipnął se fireballa. Uważaj. Zdążymy. Myślisz? 3, 2, dawaj. Boom! Jest. Taktycznie gościu załatwiony. Także stawcie łapeczkę za tą walkę, bo naprawdę była fajna. Super 51, no nie okazał się takim super zawodnikiem. Ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z No Jump Rush. Trzymajcie się. Cześć. Yo.